No, chyba rozpoznajecie romantycznego Don Quixote, Don Quixote, czy jakkolwiek tam się mówi, z kwiatuszkiem. Kwiatuszek metalowy, a ktoś mu wsadził kwiatuszek naturalny dla jaj. Także, no ciekawe, państwo czy miasto dało artyście 50 czy 100 tysięcy. 1973 rok, Nikolaj Silis. To nie wiadomo, czy z Rosji, czy z Węgier. Tutaj jest jeziorko Odbicie. Także niezła tam kula. Z tyłu mamy hasiory. Jakieś stare sprężyny zawieszone. Wodę pompują, żeby woda się nie zastała tutaj w tych granitach. Tu jakaś Wenus z biustem. Trochę jest tego wszystkiego. Tam dla odmiany ukryty hasior. Srebrna, złota kula. W wodzie pokryta glonami. Także no ciekawe, wykorzystali oczko takie. Co tam jeszcze jakieś ukryte jest? Woda. No, tylko żeby się nie wypierniczyć do dołu. Ciągle piszą, ludzie sobie zdjęcia robią i spierniczają się właśnie do takiej wody, tak jak tutaj. No, ale ja nie patrzę na kamerę, patrzę pod nogi. O, no tutaj artystyczne złoto. Złoto wypływa. To jest artyzm minimalistyczny. Pomalowali na złoto złoto ze starego kamienia. No też dobry pomysł. Tutaj co jest? No, piękne artystyczne stoliki. A nie, to tylko żeby sobie lunch zjeść. Tutaj można samemu się zabawić w artystę. Patyki, kije. Co tutaj artysta miał na myśli? No, dziur narobił w jakiejś desce. Kwadraty, skrzynki na owoce. Zdenerwowany z maseczką, pierdyknął maseczkę na glebę. No, pokrywa ze starego Fiacika czy innego Chevroleta, mówią. Doucz się, ale nie wskakuj na to. No dobrze jest. Przypuszczalnie tutaj co sezon jakiś ludzie dają swoje artystyczne wizje świata. Następny hasior. Zobaczymy, z którego roku. Aluminiowe, no to już bardziej. Wladimir Lemport, Bohr and Einstein. Bohr and Einstein. Jeden z fajką i drugi z fajką, ha? Jeden i drugi uciekli z Niemiec do Ameryki. Bomby wyprodukowali na Hiroshimę, później płakali. Tu w środku kiedyś były jakieś wystawy, ale ze względu na panikę 19 nie ma. Wejdziemy na górę, zobaczymy co tam jest. No i to takie miejsce. Autostrada niedaleko jest. O, no proszę. Tutaj następne jakieś stare okna. Aleksander Konstantinow, Wandering Rocks. No tak, z aluminium ruszające się skały, a to tylko jakieś aluminiowe okna. 66 tysięcy państwo zapłaciło i takie coś wyprodukowali. Tutaj przejście przez szkło.
A sporo tych hasiorów państwowych tutaj jest w tej Ameryce. O, tu budyneczek, dziura. Następne okna. Nie ma to jak żyć na państwowym. Ale Ruscy opanowali. Polaków nie ma. Hasior nie opanował tego. Budyneczek dosyć ciekawy. No tutaj z powrotem. Tutaj Don Quixote, Don Quixote od tyłu. Gdzie tam można zejść? No i to tyle.